Nie można Liechtensteinom odmówić skłonności do przepychu. No, w parku se pierdyknęli fragment rzymskiego akweduktu, tak. No, bo po prostu mogli. Morawy to jedna z trzech krain historycznych Republiki Czeskiej, a jego powierzchnia to nieco ponad 22 tysiące km kwadratowych, mniej więcej tyle co województwo zachodniopomorskie. Region uważany jest za najładniejszy w Europie Środkowej, a dzięki specyficznemu klimatowi bliżej mu do południa niż północy kontynentu, przez co nazywany jest nierzadko Toskanią Północy. I nie ma tutaj ani krzty przesady. Mnogość łagodnych wzgórz pokrytych winnicami, uprawami lawendy, zbóż, łąkami kwietnymi czy też lasami cieszy nasze oczy mnogością barw i różnorodnością. Morawy słyną z win, ale nie o nich będzie w dzisiejszym odcinku. Skupimy się na innej mocnej stronie tej części Czech, a mianowicie na zamkach i pałacach południowych Moraw, nieopodal granicy z Austrią. Pokażemy wspaniałe pałace w Walticach i Lednicach, czy też zbudowany na okazałej skale zamek Wranów nad rzeką Dyja. Teraz krótka czołówka i lecimy. Morawy usiane są zamkami i właśnie na jednym z morawskich zamków jesteśmy. Jesteśmy w zamku Rostein, który został prawdopodobnie wzniesiony po 1339 roku przez panów z Hradca, kiedy otrzymali oni od króla trencz i tutejsze ziemie. Ale jak na Morawy, zamek jest dość nietypowy, a to wszystko za sprawą obronnej wieży, którą widzicie za mną. Została ona wzniesiona na bazie takiego siedmioboku i jest taka dość szczególna jak na tutejszą architekturę. Jeśli chodzi o zamek i o to, jak on teraz wygląda, jest to efekt wielokrotnego przebudowywania zamku. Zamek został zniszczony i podczas najazdu Szwedów, podczas wojny 30-letniej. Potem znowu został odbudowywany w pierwszej połowie XIX wieku. Potem znowu zniszczył go pożar w 1915 i jeszcze raz Czesi go odbudowywali. Więc widzimy tutaj mnóstwo takich renesansowych kawałków architektonicznych, które właśnie są efektem wielokrotnej przebudowy tego zamku. Zamek usytuowany jest na wzgórzu o wysokości 677 metrów pośród malowniczych lasów nieopodal wioski Dołpie. Główna część zamku zajęła obszerny cypel o kształcie zbliżonym do trójkąta o wymiarach 53x48 metrów. Jego ochronę zapewnia obwód solidnych murów obronnych o grubości 2 metrów. Nad zamkiem góruje wspomniana przez Kasię wieża obronna wysunięta poza obręb murów, ma ona wysokość 48 metrów, wzniesiona na planie siedmioboku o wymiarach 9x8 metrów. W XVI wieku w zachodni narożnik dziedzińca wstawiono jeszcze kaplice o takich gotyckich kształtach. Zamek Rostein można zwiedzać trzema różnymi wariantami. Trasa A, ta, która jest tutaj zaznaczona czerwono, jest przewodnikiem, kosztuje 150 koron. Trasa B, czyli ta zielona, kosztuje 100 koron i on się już przechodzi bez przewodnika. I wstęp na samą wieżę 50 koron. I tam się wchodzi również samemu. No to idziemy na wieżę. Wieża jest dosłownie przyklejona do naturalnej skały. Widać to, jak wchodzimy tutaj po schodach. Widok z wieży na dziedziniec zamku. Możecie go tutaj zobaczyć sobie przez okno w wieży. Na górze niestety nie ma takiego tarasu, z którego można byłoby zobaczyć taką panoramę 360 stopni. Na zamek początkowo mówiono zamek Rosenstein, czyli różowy kamień. No ale jak popatrzycie na ten zamek, to z różem tutaj za bardzo nic wspólnego nie ma. Chodziło natomiast o różę, którą właśnie mieli w herbie panowie z Hradca. Według legendy miasto Telcz zostało założone w 1099 roku i szybko okazało się ważnym punktem na mapie szlaków handlowych. Ostatecznie znajduje się w połowie drogi między Wiedniem a Pragą. W 1339 roku panowie z Hradca z pięciopłatkową różą w herbie wymienili swój majątek w Banowie na tę ziemię z królem Janem Luksemburczykiem. Zamek, usytuowany na północno-zachodnim krańcu miasta, wzniesiono po 1377 roku z inicjatywy Jindrzicha z Hradca.
Miejsce wydawało się idealne, z trzech stron otoczone jeziorami. Poza zamkiem wznieśli rynek i 72 otaczające go kamienice. Podczas wojen husyckich w początku XV wieku panowie na zamku lawirowali pomiędzy stronami konfliktu. I choć miasto i twierdza zostały zdobyte przez husytów w 1423 roku, to nie uległy one zniszczeniom. W XVI wieku Zachariasz z Hradca, wnuk Jędrzicha, zainspirował się włoską architekturą i przywiózł tu mistrza Baltazara Maggi z Argono. Wówczas pałac zyskał swój obecny wygląd. Przebudowę przeprowadził dzięki reformom gospodarczym, które uczyniły dobra telczowskie bardzo dochodowymi. Na początku XVIII wieku dobra przejęli Liechtensteinowie, którzy jeszcze pojawią się przy okazji kolejnych zamków. Obiekt został znacjonalizowany w 1945 roku i do dnia dzisiejszego jest w posiadaniu skarbu państwa. Za zamkiem znajdujemy piękne renesansowe ogrody, którymi można się poprzechadzać. Nie są zbyt okazałe, ale spacerek taki można miły wśród drzew, stawków zrobić. Dużo zieleni, przyjemnego cienia, który chroni przed słońcem. Ale bardzo byśmy chcieli, żeby nas chroniło przed słońcem, bo tego słońca niestety nie ma. Początek czerwca nie rozpieszcza pogodą, jak zresztą cały ten rok. Waltice to była jedna z najstarszych morawskich przygranicznych warowni. Zamek został wybudowany tutaj w XII wieku przez biskupów pasawskich. Zamienili oni potem go na inną posiadłość i z historii wiemy, że już w XIII wieku były organizowane tutaj turnieje rycerskie. Czyli jak będziecie tutaj, możecie poczuć kawał historii tego miejsca. Potem przyszły bardzo burzliwe czasy. Wojny zamek przechodził z rąk do rąk aż do XV wieku, kiedy przeszedł w posiadanie Liechtensteinów, którzy po tym, jak sprzedali swoje dobra w Mikulowie w 1560 roku, wpakowali tutaj ogrom kasy i zabrali się za przebudowę tego zamku. Dlatego ten dzisiejszy pałacowy wygląd właśnie zawdzięczamy im. Posiadłość ta była ich władaniu aż do 1945 roku, kiedy to zostali wywłaszczeni ze względu na kolaborację z niemieckim okupantem. I do dzisiaj starają się odzyskać tę posiadłość. Do pałaców w Walticach przynależy ogromny zespół parkowy. Ogromny, bo ma aż 25 hektarów, więc sami rozumiecie, że mają tutaj naprawdę trochę koszenia. Jest też dość różnorodny, bo jest 40 gatunków, różnych gatunków drzew iglastych i 75 gatunków drzew liściastych. My tutaj dzisiaj jesteśmy z psiakami, więc to jest super miejsce, żeby sobie pospacerować. Jest sporo ludzi, którzy właśnie spacerują z dziećmi, z psami. Więc polecamy tutaj spędzić trochę więcej czasu i rozkoszować się pogodą, którą mam nadzieję, że będziecie mieli lepszą niż my dziś. Od XIX wieku park jest utrzymywany w zasadzie w takich dwóch różnych stylach. Pod oknami, tak jak widzicie za mną, te trawniczki, krzewy są idealnie przystrzyżone w takim francuskim stylu. Natomiast ta druga część, po której spacerowaliśmy, jest w takim stylu angielskim, bardziej swobodna, naturalna, dzika. Zespół parkowo-pałacowy Lednice-Waltice od XIX wieku nazywany jest Ogrodem Europy. No tak, ma on ponad 283 km2 powierzchni. Jest to największy w Europie obszar parkowy zagospodarowany ręką człowieka. Na jego południu leży pałac, wcześniej zamek Waltice, należący do Liechtensteinów. Natomiast na północy jest letnia rezydencja Lednice. Jeszcze mamy na zachód stąd mały pałac Chlochowec i jeszcze zespół wiejski Brzecławia, który jest na zachód stąd. W 1996 roku obszar ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i wcale się nie dziwić można temu, bo robi to piorunujące wrażenie. Oba te zespoły parkowo-pałacowe, Waltice i Lednice, są godne polecenia. Tym, co przyciąga turystów z całego świata do Lednic, małego miasta na południu Czech,
to ten piękny neogotycki zespół pałacowy, który widzicie za mną. Początki tego miejsca sięgają XIII wieku, wtedy, kiedy była tutaj średniowieczna warownia. Natomiast potem zamek został wielokrotnie przebudowywany. Taka pierwsza poważna przebudowa to była po wojnie 30-letniej, wtedy, kiedy pałac był już w rękach rodziny Liechtensteinów. Natomiast ten neogotycki wygląd, który możemy dzisiaj podziwiać, pałac zawdzięcza ostatniej przebudowie w XIX wieku, która była prowadzona pod okiem znanego architekta Jerzego Wyngela. Lednicka rezydencja jest zrobiona na grubo. Nie dość, że ma swoją elektrownię wodną tuż za zamkiem, to do tego po tych stawach i kanałach można wybrać się na rejs łodzią. Można przepłynąć coś spod zamku do minaretu i z powrotem i kosztuje to 220 koron. Morawy są zdecydowanie psiolubne. Parki dookoła pałaców, w których jesteśmy, są świetnym terenem do spacerów z psami i nigdzie nie ma zakazu wchodzenia z nimi. Tak samo jeśli chodzi o knajpy tutaj na Morawach, kawiarnie. W żadnym miejscu, w którym byliśmy, nie spotkaliśmy się z tym, żebyśmy nie mogli wejść z psami. Oczywiście do środka, do tych pałaców, no nie będziecie mogli wejść, ale zawsze można się wymienić. Więc jeśli chodzi o wędrówki z psem, bardzo, bardzo polecamy Morawy. Nie można Liechtensteinom odmówić skłonności do przepychu. No, w parku se pierdyknęli fragment rzymskiego akweduktu, tak. No, bo po prostu mogli. Początkowo we Wranowie był gród obronny, który miał za zadanie chronić południowe granice Moraw. Budowę średniowiecznego murowanego zamku rozpoczęto prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Zamek miał dość burzliwe losy, przechodził z rąk do rąk. W pewnym momencie jego właścicielem był Zygmunt Luksemburczyk, który przehulał ten zamek i był zmuszony oddać go za długi. Co ciekawe, zamek we Wranowie jest jednym z niewielu zamków na Morawach, który przetrwał najazd Szwedów i wojnę 30-letnią. No i chichot losu jest taki, że nie został on zniszczony w czasie tej wojny, a w 1655 roku po prostu spłonął w takim zwykłym pożarze przez zaprószenie. Ówczesny właściciel odbudował go, ale jednak większość tych średniowiecznych zabudowań wtedy rozebrano. Na jego miejscu powstał taki barokowy pałac, a potem klasycystyczny. Na zamku napotkano na znaczne trudności związane z zaopatrzeniem wody. Ze względu na grubość i twardość skał, na których stała budowla, wydrążenie studni nie stanowiło realnej opcji. Istniejący wówczas zbiornik zbierający deszczówkę, choć w użyciu, nie był w stanie zaspokoić potrzeb tej ogromnej warowni. W celu skonfrontowania się z tym wyzwaniem postanowiono wznieść solidną, czworoboczną wieżę na północnym, najostrzejszym cyplu nad rzeką. Jej proporcje osiągały 8 na 7,4 metra, a prowadzący do niej drewniany ganek opierał się na kamiennej podporze. Wejście dostępne poprzez bramkę przyłączoną do Romańskiego Pałacu zapewniało wejście do wieży, skąd można było czerpać rzeczną wodę. Ze średniowiecznego zamku pozostało niewiele. Możecie zobaczyć obwodowe mury dookoła zamku. Z murów podzamcza wyrasta czteroboczna wieża, która też jest z przełomu XIV i XV wieku. I w zasadzie już poza zamkiem, na takiej stromej skarpie, która jest niedostępna dla zwiedzających ze względu właśnie na to trudne ukształtowanie terenu, będą też dwie średniowieczne wieże. Pierwsza, którą dostarczano do zamku wodę i druga, strażniczo-warowna. Jeszcze taka ciekawostka a propos historii tego zamku, to przez cały XIX wiek zamek był w posiadaniu polskiej arystokratycznej rodziny hrabiego Mniszka, a następnie hrabiego Stadnickiego. I aż do 1938 roku, kiedy został on mu skonfiskowany i włączony do III Rzeszy.
Jeśli chodzi o zwiedzanie zamku, dostępne są trzy trasy. Dwie takie, w których możecie zwiedzać barokowe wnętrza. One kosztują po 200 koron i samo wejście na wieżę za 100 koron. Pod samym zamkiem nie da się zaparkować. W mieście jest kilka parkingów z krótszym bądź dłuższym czasem dotarcia do zamku. Jednak taki najbliższy zamkowi parking jest jakieś 600 metrów od niego. Kosztuje 100 koron, niezależnie od ilości czasu, na którym się go spędzi. Więc chyba ten jest najwygodniejszy. Ze źródeł historycznych możemy się dowiedzieć, że pierwsze wzmianki o Korsztajnie pochodzą już z 1343 roku. Już kilka lat później o zamek wybuchł spór pomiędzy Lichtenburgami a panami z Hradca, skądinąd znanym wam już z zamków Rosztein i Telcz. Jednak pierwotni właściciele pozostali posiadaczami Kornsztejna. Podczas wojen husyckich zamek przetrwał oblężenia. Za okres jego największego rozkwitu uchodzi połowa XV wieku, za czasów panowania tu Jana z Lichtenburga. Wtedy to został znacznie rozbudowany i wzmocniony. Twierdza została tylko raz zdobyta i to nie w wyniku szturmu, lecz głodu po ponad 11-miesięcznym oblężeniu w 1465 roku. Zamek wzmocniono jeszcze tylko raz w 1542 roku w obliczu zagrożenia tureckiego. Nie został on jednak zaatakowany. W 1617 roku opuszczono go na zawsze i od tamtej pory niszczeje. Po drugiej stronie rzeki Dyni, naprzeciwko Bitowa, została wzniesiona w XIV wieku kolejna twierdza, zamek Kornsztajn, który miał właśnie wzmocnić warowną pozycję Bitowa. Na ten moment możemy podziwiać jedynie bardzo okazałe ruiny, ale pomimo tego, że to są ruiny, możecie zobaczyć, będąc tutaj, wszystkie najważniejsze elementy zabudowy zamku, więc jadąc do Bitowa albo wracając stamtąd, warto zahaczyć tutaj. Wstęp kosztuje 120 koron. Do zamku i Bitowie trzeba już kawałek przejść. Tutaj parking jest oddalony od zamku na jakieś 1000-1100 metrów. Ale jedzie się bardzo przyjemną, asfaltową drogą. Tak, w cieniu drzew. Bardzo przyjemnie. A nam się w końcu zrobiła jakaś pogoda. Najstarsza wzmianka o Bitowie pochodzi z roku 1046, a pierwszy opis z 1185, kiedy to zamek pojawia się w opisie walk margrabiego Moraw Konrada II od Tona z czeskim księciem Fryderykiem Przemyślidą. Na podstawie tej kroniki wysnuto przypuszczenie, że pierwsze drewniane umocnienia wzniesione zostały przez Brzetysława I na początku XII wieku. Na miejsce budowy zamku obrano grzbiet stromego wzgórza nad meandrem rzeki Żelatawka tuż przy ujściu do Dyi. Dochodzące do 70 metrów wysokości skarpy w połączeniu z rzeką stanowiły doskonałe, naturalne warunki obronne od strony północnej, zachodniej i południowej. Warownie można było zaatakować jedynie od strony południowo-wschodniej, tej, z której przyszliśmy od parkingu. Wracając do historii zamku, to po śmierci z ostatniego z Przemyślidów w 1307 roku stał się on własnością rodziny Lichtenburgów. Władali oni tymi ziemiami do końca XV wieku, kiedy to Jindrzich z Lichtenburga zmarł w 1572 roku jako ostatni męski spadkobierca. Mamy też polski akcent. W 1906 roku zamek za 3 miliony koron kupił Jan I Zamojski, ale posiadał go tylko przez 2 lata. W 1945 roku przeszedł on na własność państwa czechosłowackiego. Wzgórze zamkowe było pierwotnie zasiedlane już w VIII-IX wieku i już wtedy pojawia się na kartach historii. Natomiast początki przekształcenia fortyfikacji drewnianych w murowane datuje się na lata 30. XIII wieku. Wstęp na dziedziniec zamku kosztuje 50 koron i w ramach tego biletu możecie też wejść do ogrodu ze zwierzętami, który został urządzony wzdłuż murów zamkowych, więc może być to całkiem fajna atrakcja dla dzieciaków. Słychać tutaj są i papugi, kaczki, kozy, króliki, kury, pawie i trochę takich zwierząt gospodarstwa domowego. Żubr, bubr, kurwa, łoś. Pomimo, że zamek był przebudowywany i dzisiaj możemy zobaczyć go w takiej renesansowej wersji, to układ pierwotnego zamku jest bardzo czytelny, jak sobie tutaj wejdziecie. Do dzisiaj zachowały się też elementy tego starego zamku, takie jak 13-wieczna wieża z ostrogą, trzy wieże bramne i
pod zamce południowo-zachodnim. Ścieżka podróżnika nie jest lekka. Nie, niestety. Ale kto by się spodziewał deszczu w 2023? W czerwcu. No kto to widział? Nie. W tym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że się podobało i zasłużyliśmy na lajka i subskrypcję. W opisie filmu macie link do naszego bloga, gdzie znajdziecie mapę z zamkami i więcej informacji. W kolejnym odcinku skupimy się na samych Morawach i jego pięknych atrakcjach. Do zobaczenia.